Tczewskie Amazonki obchodzą w tym roku 30. rocznicę powstania swojego stowarzyszenia. Byliśmy z kamerą na gali jubileuszowej, jaka odbyła się w restauracji Piaskowa. Oprócz podsumowania działalności była to okazja do podziękowań zasłużonym Amazonkom oraz przedstawicielom instytucji i przyjaciołom wspierającym stowarzyszenie. Stowarzyszenie Amazonki Tczew jest członkiem Federacji Stowarzyszeń Amazonka w Poznaniu, ruchu na rzecz kobiet z rakiem piersi. Stowarzyszenie powstało z myślą o pomocy osobom przeżywającym trudności z zaakceptowaniem swojej choroby, zrozumieniem sytuacji, w której się znalazły. Stowarzyszenie zabiega o otaczanie opieką kobiet w trakcie choroby nowotworowej przy pomocy wolontariuszek. Po gali rozmawialiśmy z prezeską Amazonek Tczew Bogusławą Gałasiewicz i wiceprezeską Anną Kalinowską. Do Stowarzyszenia Amazonek należą tylko kobiety, które przeszły chorobę raka piersi, bo o tym mówi sama nazwa, Amazonka. Jeszcze mamy osoby wspierające, które wspierają Amazonki. Jest ich wprawdzie niedużo, ale należą też do naszego stowarzyszenia. Mamy obecnie 5 takich osób wspierających. Kobiety po operacji piersi musiały się jakoś zmobilizować, zrzeszyć, żeby po prostu korzystać z rehabilitacji. Nasza działalność polega na rehabilitacji fizycznej i psychicznej. Fizyczna rehabilitacja to ćwiczenia, masaże, natomiast psychiczna, wykłady. Mamy wykłady specjalistki do spraw społecznych, mamy wykłady psychologa. Ta rehabilitacja psychiczna polega na tym, że robimy spotkania integracyjne, wyjeżdżamy na wycieczki do teatru. Spotkania odbywają się 2 razy w miesiącu, każdy drugi i czwarty poniedziałek, już powiem dokładnie, bo może ktoś będzie zainteresowany, w każdy drugi i czwarty poniedziałek o godzinie 16 w klubie spółdzielni mieszkaniowej na Suchostrzegach. Spotkania polegają na tym, że przychodzimy, pijemy kawkę, rozmawiamy, wymieniamy doświadczenia odnośnie choroby. Za dużo nie mówimy na temat choroby, ale czasami jest coś do przekazania takiego ciekawego, czy to wtedy rozmawiamy. Przekazujemy informacje, bo są wynikające z zmian w służbie zdrowia. Są pewne refundacje, które dotyczą Amazonek i żeby koleżanki wiedziały, że mogą z tego skorzystać. Bo lekarz rodzinny, który ma takie uprawnienia, nie zawsze jest zorientowany, o czym się przekonałyśmy już na własnej skórze, że tak powiem. Czyli przede wszystkim integracja, a przez te 30 lat ile tych Amazonek się przewinęło przez tczewskie koło? Ojejku, bardzo dużo, ale bo część odchodzi, nowe przychodzą, część umiera, część w ogóle ze względu na stan zdrowia, jeżeli są starsze panie, to też już nie przychodzą, ponieważ nie mogą tam do nas po schodach nawet wejść. Ze względu na stan zdrowia rezygnują. Także bardzo dużo, rotacja jest naprawdę duża. Bardzo szkoda, że nasz wiek naszych koleżanek w tej chwili to jest, już nie powiem ile, ale 60+, co najmniej. Trochę nam smutno, że nie dołączają do nas młodsze koleżanki, które są chore, które mogłyby dołączyć, a jak przyjdą, to niestety po wyzdrowieniu, po skończeniu zwolnienia lekarskiego wracają do pracy i wtedy nie zawsze mają czas, żeby się dali przychodzić, uczestniczyć i działać. Jeżeli są panie po operacjach, to bardzo zapraszamy, bo naprawdę warto. I badajmy się, bo jeszcze nasza działalność polega też na tym, że uczymy samobadania. Młode kobiety, młode dziewczyny w szkołach i jeździmy na tereny wiejskie, do kół gospodyń wiejskich, uczymy samobadania piersi.